Rzeczywiście w ubiegłym roku, po raz pierwszy w tym roku, wydaje się, kontynuujemy już stałą tradycję. Ambasador Wałbrzycha, gala w Zamku Książ 8 kwietnia, honorująca wybitne osoby, wybitne postaci życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, które to postacie zdobyły niekwestionowaną pozycję, sukces w życiu zawodowym, w życiu społecznym w Polsce, bardzo często na arenie również międzynarodowej, a które mają swoje korzenie w Wałbrzychu i do tych korzeni się przyznają, którzy mówią publicznie, że tak, pochodzą z Wałbrzycha, tu się urodzili, tutaj chodzili do szkoły, tutaj wielu osobom zawdzięczają pierwsze kroki w życiu artystycznym, społecznym, w edukacji i którzy wracają do Wałbrzycha, odwiedzają nas i wspierają Wałbrzych jako miasto, naszych mieszkańców, wspierają prezydenta w tym, co nazwalibyśmy nowym etapem rozwoju naszego miasta, nowym otwarciem. Bardzo im za to dziękujemy. W ten sposób chcielibyśmy ich uhonorować, podziękować im za to wsparcie i zachęcić, zmobilizować do tego, aby to wsparcie, to dobrą nowinę o Wałbrzychu mówili wszemi wobec, bardzo często w środowiskach opiniotwórczych. Temu służy idea ambasadora Wałbrzycha. Przede wszystkim chcemy promować osoby, które osiągnęły sukces i które pochodzą z naszego miasta. Mają tak jak idea samego ambasadora promować to miasto na zewnątrz i myślę, że te osoby, które zostały wybrane w pierwszej edycji, jak i nasi tegoroczni laureaci, to są właśnie takie osoby. Ja przypomnę, w zeszłym roku minister Siemioniak, Joanna Bator, Krzysiek Ignaczak, w tym roku Andrzej Adamek, Krzysimir Dębski i Marek Starybrat. Więc osoby, które rzeczywiście są rozpoznawalne w całej Polsce, które pochodzą stąd, które chwalą się tym, że są z Wałbrzycha i które mają nam pomóc w promocji tego regionu. Ważny jest wymiar charytatywny. Przy tej okazji zbieramy środki na pomoc potrzebującym, dzieciom, domu małego dziecka w Wałbrzychu. W zeszłym roku udało się zebrać pokaźną sumę z aukcji charytatywnej w czasie tego wieczoru i tak będziemy również robić w tym roku, 8 lutego w Zamku Książ. W pierwszym roku zebraliśmy prawie 25 tysięcy na rehabilitację małej Wałbrzyszanki Pauli. W tym roku uzgodniliśmy, że celem zbiórki jest rehabilitacja dzieci w domu małego dziecka w Wałbrzychu. Mamy nadzieję, że licytacje, które realizujemy w trakcie gali, pozwolą nam zebrać środki, które bardzo pomogą domu małego dziecka. Również cel wałbrzyski, także cała ta inicjatywa. Zapraszam w piątek 8 lutego na godzinę 18 do Zamku Książ.